Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy piękną wiosnę 2020, słoneczko świeci. Chcę się z wami podzielić taką rzeczą. Dzisiaj zagadnieniem naszym będzie co? Tak jak tu widzicie, co to mamy? No właśnie, słuchajcie, jest to elektrozawór boszowski, regulujący dawkę paliwa, ale to jest elektrozawór, który reguluje niskie ciśnienie pompki wstępnej, która dostarcza paliwo do pompy wysokiego ciśnienia, i on reguluje sobie ciśnienie, to które po prostu jest dla zapotrzebowania pompy. Nie jest to elektrozawór, który znajduje się na listwie. Na listwie jest drugi zawór, który upuszcza ciśnienie, ale to nie dzisiaj temat dotyczy tamtego, tylko dotyczy tego, który znajduje się w pompie. Widzicie go właśnie przed sobą. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Nim do tego dojdziemy, chcę zaprosić nowych, którzy oglądają pierwszy raz ten program, do subskrybowania mojego kanału. Przekonacie się, że to się może czasem wam przydać. Jakieś wieści możecie uzyskać na moim kanale, które możecie akurat potrzebować, jeśli chodzi o kwestie Common Raila. No i dobra, ale nie gadamy, przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, rzecz jest jaka. Nasz elektrozawór jest to elektrozawór, który jest sterowany PWM-em. Nie będę owijał, co to jest, bo nie wszyscy wiedzą. Generalnie rzecz jest jaka. No jest to elektrozawór, który sterowany jest ze sterownika silnika. Uszkodzenie czegoś takiego może skutkować czym? Skutkować może tym, że na przykład może być niewydajność pompy, czyli nasze wtryski nie dostają pełnego ciśnienia. Może się okazać, że ciśnienie jest za wysokie do wysterowania listwy poprzez pompę wysokiego ciśnienia, ale to nie jest też tak do końca, bo znajduje się drugi elektrozawór, który to ciśnienie ma opuszczać. Natomiast skupiamy się na tym, że wyrzuciło nam błąd związany z wtryskami, więc tak, na tym filmiku poruszymy temat sprawdzenia tego właśnie elektrozaworu pierwszego, który znajduje się w pompie boszowskiej. Zamontowany jest tam w tej części korpusu aluminiowego i on sobie reguluje po prostu to ciśnienie paliwa, które dochodzi do pompy z pompki wstępnej, czyli w granicach kilku barów on tylko działa. Natomiast w pierwszej kolejności od razu do czego przejdę. Macie tutaj, jak widzicie przed sobą, widzicie, myślę, że widzicie na pewno. Jeden jest o-ring, ten zielony, który je widać. To jest o-ring, który nam uszczelnia pompy, elektrozawór względem korpusu, czyli praktycznie rzecz biorąc ten o-ring, jeżeli będzie ciekło, coś tam na zewnątrz wam wylatywało, czy powietrze się dostawało, mało prawdopodobne, że powietrze, bo tutaj panuje ciśnienie pompki wstępnej i po prostu będzie wylatywało, więc jeżeli ten o-ring będzie uszkodzony, to tylko będzie wylatywało paliwo na zewnątrz, ale on nie będzie miał wpływu jakiegokolwiek na pracę tego zaworu, czy na jego wydajność. Natomiast odwrotność sytuacji jest taka, że tu mamy o-ring, który bardzo często, gęsto przez mechaników, przez ludzi, którzy naprawiają, czy próbują naprawić układ Common Raila, bo to jest układ, który pracuje w Common Railu, ten o-ring pomijają. Jest to bardzo ważna rzecz taka. Dlaczego? Słuchajcie, zawory są różne. Są zawory zamknięte, przez cały czas są zawory otwarte, natomiast rzecz jest jaka, jeśli chodzi akurat tutaj o tą kwestię, to jest o-ring, który między wlotem a wylotem tego tutaj zaworu, on działa jako uszczelnienie. No i co się dzieje, gdy ten o-ring na przykład się rozsypie, pokruszy, pęknie, wytrze, co możecie sobie dodać, co tam po prostu chcecie do tego, nie? W każdym razie rzecz jest jaka, wtedy ten elektrozawór nasz staje się po prostu zbędny. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że część tego ciśnienia bądź całe ciśnienie goni z wejścia do wyjścia i po prostu omija nasz ten zaworek, który powinien wstępnie nam już wyregulować to ciśnienie, które przelatuje sobie dalej. A rzecz jest jaka? To jest układ, który w Common Railu ma dwie tak jakby podwójna kontrola ciśnienia tego, które panuje na wtryskach na listwie. Także mówię, a zaczynając od jakiejkolwiek diagnozy, warto najpierw zacząć właśnie od tego elektrozaworu. No i teraz tak. Co by to miało ręce i nogi? Podstawowa rzecz, od której należy zacząć, to jest sprawdzenie rezystancji tego.
Bo wiadomo, mamy elektrozawór, ale co? No pasuje spiec, sprawdzić najpierw. Przyjmujemy założenie, że nasz sterownik silnika jest dobry, wiązka jest dobra, instalacja jest dobra, ale nie wiemy, co się z tym elektrozaworem dzieje. Więc tak, żeby go sprawdzić, mamy wtyczkę, tutaj kostka dwupinowa. Temperatura aktualnie, jaka u mnie panuje, to jest 23,5 stopnia. Więc rzecz jest jaka? Testowanie elektroniki, jeśli chodzi o kwestię pomiaru rezystancji jakichkolwiek cewek, powinna być, mówię powinna, bo to nigdy nie jest tak, że my będziemy czekali na tą temperaturę. Przyjmijmy taki przedział 25 stopni, to jest około. Jest czasem podawana gdzieś temperatura 20 stopni, w niektórych książkach serwisowych jest 25 stopni. Natomiast przyjmijmy założenie, mamy temperaturę 23,5, więc przyjmujemy założenie, że przy 25 stopniach robimy pomiar cewki. No i ja już Wam pokażę, będziecie widzieli na wyświetlaczu. Nasza ceweczka ma 3,8, 3,7 ohma. Błąd pomiarowy, jaki robimy po sprawdzeniu naszego miernika, to jest błąd pomiarowy, słuchajcie, wynosi u mnie 0,7, 0,8 ohma. Tak jak widzicie na mi, a kurczę, nie widzicie tego. Jeszcze dalej nie widzicie, zaraz będziecie to widzieli. O, teraz widzicie to dokładnie. Błąd pomiarowy mojego miernika jest 0,7, no 7,8, czyli jeżeli pokazuje nam tutaj przy pomiarze błąd, znaczy nie błąd, tylko rezystancję tego elektrozaworu przy tej temperaturze 3,8 ohma, no czyli w granicach 3 ohmów on ma, czyli jest sprawny. Natomiast rzecz jest jaka, taki elektrozawór nigdy, ale to nigdy, pamiętajcie, nie może mieć względem korpusu przejścia. Czyli jeżeli robimy sobie pomiar między tymi dwoma pinami zasilającymi głównymi, to nigdy tutaj nie może wystąpić jakaś rezystancja. Jeżeli wystąpi, to świadczy o tym, że elektrozawór jest uszkodzony, który spowoduje nam uszkodzenie naszego sterownika. No i dobra, mamy sprawdzone nasze ciśnienie, znaczy ciśnienie, fajnie już by było, nie? Mamy sprawdzoną rezystancję, wiemy, że nasza ceweczka działa, ale teraz pytanie dalej, co z tym zrobić? Może się okazać sytuacja tego typu, że na przykład to coś może stać. W sensie takim, że zgromadziły się nam opiłki wewnątrz, tam jest sprężynka, jest tłoczek, który pracuje i może się okazać tak, że zgromadziły się opiłki i pasowałoby tych opiłek się pozbyć, żeby ten elektrozawór udrożnić. No i tu już troszeczkę zrobi się problem, bo musimy zdobyć generator. Urządzenie, które ja mam, już znacie może gdzieś tam z jakiegoś filmiku, może nie. Jeżeli widzicie po raz pierwszy, no to widzicie, ja używam takiego czegoś. Generator, PWM, kilka różnych funkcji ma, troszeczkę urządzenie zmodernizowane przeze mnie, ale sprawdza się w 100%. Generalnie on impulsy generuje, które zaraz się nam przydadzą. No i teraz tak, co potrzebujemy, żeby i po sprawdzeniu udrożnić nasz zawór, ewentualnie sprawdzić, czy on działa. Najnormalniej w życiu do takiego czegoś potrzebujemy wanienkę ultradźwiękową. Tak jak widzicie, jest wanienka ultradźwiękowa. I co do tego ja zrobię? Jest czysta woda zalana. Dolewamy troszeczkę cieczy, chemii, która jest przystosowana do wanienek ultradźwiękowych. No i rzecz jest jaka? Pasowałoby nasz elektrozawór wrzucić do wody. I teraz zobaczcie, co się będzie działo, jak włączę wanienkę. Co prawda może mnie być nie słychać, dlatego włączę ją na chwilę, żebyście widzieli mniej więcej, czy coś zaczyna wylatywać z naszego elektrozaworu, czy nie. Bo mimo że on jest zamknięty, to nasza wanienka powinna dać radę wydusić z niego jakiekolwiek cząstki, jakiekolwiek śmiecie, które później na końcu filmu sobie sprawdzimy. No i dobra, włączamy, odpalamy sprzęt. Jeżeli mnie słychać aktualnie, choć może być problem, to patrzcie wyraźnie, jak tutaj w tej części, można powiedzieć, głowicy tego zaworu,
która pracuje pod no, tym określonym ciśnieniem, wypływają jakiekolwiek śmiecie. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale myślę, że później będziemy to widzieli bardzo dokładnie. Niemniej jednak wypływają z niego rzeczy. O, ja go przekręcę tutaj. I te białe jakieś tam naloty, które wypływają, jakieś tam odrobinki, to są właśnie z niego. Ale wyłączę wanienkę, bo nie wiem, jak mnie słychać. Słychać mnie? Halo? A, słychać. Dobra. Więc rzecz jest jaka. Teraz, słuchajcie, jest temat taki. Elektrozawór nasz możemy włączyć. Możemy go wykąpać. Sprawdza się na pewno w bardzo dużym stopniu, ale rzecz jest jaka. Czy on dalej działa, czy on nie działa, tego nie wiemy. Ewentualnie możemy go sprawdzić naszym urządzeniem, które pokazywałem Wam przed chwilą, generatorem. Więc tak, co robimy? Biorę taki nasz elektrozaworek, wykapię troszeczkę z niego wody, podłączam mu dwa przewody, dowolnie jak, bo to jest cewka, pamiętajcie. Cewka nasza jest podpięta, dostała zasilanie. No i teraz rzecz jaka. Na wyłączonej wanience, pokażę Wam, bo może być nie słychać na pracującej. Włączam nasz generatorek. Na razie impulsy są zbyt małe, są wypełnienie naszego PWM-a jest tylko 2%. Zwiększam impulsy. Nasz elektrozawór zaczyna powoli wypuszczać śmiecie i się otwierać. O, właśnie. I tu mamy, słuchajcie, odpowiedź. Nasz elektrozawór najnormalniej w życiu stał, był elektrozaworem zablokowanym. Ten efekt chciałem uzyskać, żeby Wam właśnie pokazać, jak wygląda zawór, który... A, bo chyba nie powiedziałem Wam. To był zawór, słuchajcie, który w pompie niestety nie wystartował. Nasza pompa nie działała wcale. Znaczy wcale. Działała generalnie, tylko była przez to zdemontowana i wymieniona przez jakiegoś cudownego mechanika, który naciągnął właściciela na koszty, wymieniając mu właśnie całą pompę, a wystarczyło czepić się zaworu. No ale no niestety, no życie jest okropne. Wy tego błędu myślę, że już teraz nie popełnicie. No i rzecz jest jaka. Po tak pracującym generatorze, który steruje nam, pasowałoby, słuchajcie, włączyć wanienkę na ultradźwięki. Ja ją włączę choćby na chwilę. W skrócie, nie wiem, nie będzie mnie słychać, ale będziemy widzieli jakąś tam różnicę. Ja w tym momencie, jeżeli mnie słychać, reguluję częstotliwość pracy tego urządzenia. No i dobra, wyłączyłem wanienkę, bo może być mnie nie słychać. Przede wszystkim mi rzecz jaka, nie bójcie się wrzucić czegoś takiego do wody, do wanienki, do jakiejś tam cieczy, bo wiadomo, że i tak tego nie założycie z wodą, tylko założycie dopiero po wysuszeniu, prawda, czy wydmuchaniu. Natomiast rzecz jest jaka, on w tym momencie, przyjmijmy, jeżeli mamy wanienkę, mamy generator, on niech sobie poklepie nawet kilkanaście minut, my tego robili nie będziemy, bo szkoda naszego czasu. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli wyciągamy, pamiętajcie, nie wyłączamy urządzenia naszego generatora, jeżeli posiadamy takowy, tylko zostawiamy włączony. Po co? Po to, żeby ta ciecz, która w środku się znalazła, została wypluta przez ten zawór. Bo jeżeli my taki zawór zostawimy zamknięty z wodą, no to wierzcie mi, że w końcu, wcześniej czy później, jeżeli on sobie postoi bardzo długo,
powietrze zawsze znajdzie dziurę, no i co się stanie? No najnormalniej w życiu zablokuje go, zaklinuje, skoroduje i tak dalej, nie? W każdym bądź razie, co robię? Wyciągam nasz elektrozawór, on w tym momencie pluje mi wodą. I o to się właśnie mi rozchodzi, żeby on tą wodą pluł. Dlaczego? Dlatego, że plując jednocześnie wypluwa te wszystkie nieczystości, które tak jak widzicie zaczynają pływać na tej wodzie. Nie chodzi o to białe, bo to białe to jest wiadomo, że to jest część gdzieś tam tego oleju napędowego, która została zgromadzona w środku. Ale chodzi o te kropeczki, które zaczynają pływać na wodzie czarne. Mogę go ewentualnie jeszcze zanurzyć, on się chwilę napije. Mogę ewentualnie co zrobić? Zwiększyć impulsy. Troszeczkę prądem. Prąd został zwiększony. Zwiększymy teraz częstotliwość pracy. On praktycznie rzecz biorąc wibruje jak silnik dosłownie od jakiejś pralki, jakby ktoś chciał sobie porównać. Ale to dobrze. To świadczy o tym, że on pracuje elegancko, bardzo ładnie. I tak jak widzicie, od czasu do czasu on wypluwa coraz większe kawałki. Po prostu najnormalniej w życiu odblokowując się. Także też się nie musimy martwić, że on w tym momencie pracuje. No to wiadomo, że też nie zostawimy taki zawór pracujący przez 2 dni. Ale w tym czasie, w którym on tutaj pracuje, spokojnie jemu się nic działo nie będzie. Natomiast metaliczny dźwięk, który w tym momencie się zaczyna, bardzo dobrze, świadczy o tym, że tej cieczy wewnątrz zgromadzonej zaczyna brakować. Czyli nasz zawór zaczyna się robić pusty. Czyli bardzo dobrze. Bo no, o to się właśnie rozchodzi, żeby on został pusty, udrożniony. Zwiększamy częstotliwość pracy. No widzicie? Coś tam jeszcze gdzieś poklinowało, coś tam przypluło. Dobra, wyłączamy nasz generatorek, co by nam nie przeszkadzał, nie robił zamętu niepotrzebnego. No i słuchajcie, właśnie w ten sposób oto zostało tak praktycznie rzecz biorąc ładnych kilkaset złotych w kieszeni. Jeżeli ktoś przyjmuje założenie wymiany samego takiego zaworu niskiego ciśnienia, czyli ciśnienia tego, który jest wydawane przez pompę, czyli wydatku paliwa, a jeżeli ktoś wymieniał całą pompę, bo uznał, że pompa się rozsypała, no to kosztowało go to tyle, co kosztowało, więc nie poruszam tematu, bo czasem ktoś kupił używane, no i właśnie jest akuku ten sam temat, nie? Także tak jak widzicie, nasz elektrozawór odżył, przeszedł naszą kontrolę, czyli wiadomo, że w 100% działa, wizualnie robimy testy, jeżeli o-ringi mamy dobre, a są to o-ringi silikonowe, nie powinny się dziać, jeżeli są nieuszkodzone, ale mogą być. I spokojnie możemy taki elektrozawór montować, wydmuchać go jeszcze oczywiście dla pewności, żeby to miało ręce i nogi, żeby się nie okazało, że gdzieś tam coś się zgromadziło. No ale dobra, nasz zawór odkładamy na bok. No i teraz rzecz jest jaka. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo nasza ciecz została mocno zabarwiona. Natomiast rzecz jest jaka. Będę musiał wyłączyć chwilowo nagranie. Pójdę, słuchajcie, co zrobię, zleję troszeczkę tego w bańkę, a później zrobimy analizę i względy, co tam na dole się zgromadziło z takiego zaworu, który stał. Także do zobaczenia za chwilkę. I spotykamy się po chwili. Udało się mi po części tą ciecz wylać. Chciałbym wam bardzo pokazać, co udało mi się odzyskać, zgromadzić. Jakby to było złoto, no to myślę, że ja bym nic nie robił, tylko czyścił zawory. No i przede wszystkim rzecz jest jaka. Wanienkę mieliśmy, słuchajcie, bardzo czystą, wyczyszczoną. Plany był tylko płyn. No i teraz zobaczcie. Nie wiem, czy się to uda. Czy to widać. To nie chodzi o tą ciecz. Tylko spójrzcie tutaj. Kurczę, coś by się mi przydało. O, myślę, że śrubokręt będzie dobry. Zobaczcie na dole,
ile zostało zgromadzone brudu, opiłek, bo nie wiem, czy to na nagraniu widać. Musicie mi tylko uwierzyć, bo inaczej się nie da. Jest to brud, muł i żółte opiłki, które no właśnie zablokowały nasz elektrozawór, przez co pewnie ktoś może i miał duże problemy, nim wymienił sobie taką pompę. Przybliżam jak tylko mogę, żebyście to mogli zobaczyć. Nie mówimy, słuchajcie, o tych zielonych kawałkach tutaj, bo tam gdzieś ona miała troszeczkę farby na sobie, ale te czarne brudy, które ja przesuwam tutaj, to są właśnie brudy, które zostały zgromadzone w naszym zaworze, który utknął, uszkodliwiając, no w każdym bądź razie zatrzymał naszą pompę i kurczę, przez to niestety ona odmówiła. Także myślę, że takim filmikiem zaoszczędzę Wam kilkaset złotych, a może jeszcze więcej, tylko rzecz jest jaka, pamiętajcie, to było tylko elektrozawór. Jeżeli mamy problem tego typu, to będziemy też musieli na pewno wymienić filtr paliwa. Może się okazać, że będziecie musieli wydmuchać, wyczyścić pompę, ale czyszczenie pompy, czy powiedzmy jej naprawa, to już będzie gdzieś tam na jakimś tam innym filmiku, bo jak pamiętam, to kiedyś ją coś tam próbowałem naprawić, ale to spokojnie, nie poruszamy tego tematu. W każdym bądź razie tym oto sposobem nasza pompa na aktualną chwilę po zamontowaniu tego zaworu z powrotem odżyje i będzie pracowała nadal. Także jak filmik się komuś przydał, to liczę naprawdę na tą łapeczkę w górę. Choć niechętnie ludzie dają łapeczki, ale naprawdę, słuchajcie, ja robię coś dla Was, Wy zróbcie coś dla mnie. Jak ktoś subskrybuje sobie kanał, to zawsze jak widzę od kogoś subskrypcję, to może liczyć na mnie. Na jakieś tam porady, na jakieś tam pomocy, na jakieś coś tam, co wiem, co mogę doradzić. A ja Wam jeszcze pokażę tutaj. Zobaczcie, mamy czysty biały patyczek. Przejeżdżam tu po tej części tylko. Zobaczcie. To jest najłatwiej do zdiagnozowania. W każdym razie nie widać może tego na nagraniu, bo światło się odbija od wanienki, od nierdzewki. W każdym bądź razie to coś się świeci, to coś się odbija, czyli ja wiem, że to są opiłki z paliwa, z pompki wstępnej, gdzieś tam, no siłą rzeczy z zużycia materiału. W każdym bądź razie zostawię Wam kilkaset złotych w kieszeni, może kilka tysięcy, jeśli nie wymieniacie pompy na nową. Także jak filmik się przydał, liczę na łapeczkę w górę, subskrypcję sobie kliknijcie. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć. No i kurczę, jeżeli straciliście niepotrzebnie czas i uznajecie, że ten gościu gada niepotrzebnie, to nie dajcie żadnej łapki. Ale jeżeli uznaliście, że ten filmik się przydał, to liczę na łapeczkę w górę. Także jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. Hej.